10 najdroższych samochodów na świecie. Dziś będzie o najdroższych autach w historii, ale nie ogólnie, lecz o konkretnych egzemplarzach. Czasami średnia cena aut jest wyższa, czasami niższa, ale w tym przypadku lista dotyczy konkretnych egzemplarzy. Będę podawać dokładny model, rok oraz jego historię, dlaczego jego cena jest aż tak wysoka. Zapraszam. Ford GT40 super samochód produkowany przez Ford Motor Company, zaprezentowany w 1964 roku w Nowym Jorku. Wybudowano go, żeby przełamać hegemonię Ferrari w wyścigach samochodowych, który wygrał Le Mans sześć razy z rzędu. Prędkość maksymalna wyścigowej wersji wynosi 327 km na godzinę. Model Lightweight Racing Car z 1968 roku to jeden z pierwszych egzemplarzy Forda GT40 w legendarnych barwach Gulf, który zwyciężył na torze Spa w 1967 roku. Za kierownicą którego zasiadały takie sławy jak Dick Thompson. Został on sprzedany za 9,5 miliona euro. Zresztą do dziś przetrwały tylko dwa takie modele. Ferrari 250GT, samochód sportowy produkowany przez włoską firmę i produkowany w latach 1957-1963. Wyposażony był on w nadwozie typu Cabrio. Samochód był napędzany przez silnik V12 o pojemności 3 litrów. Wyprodukowano łącznie zaledwie 104 egzemplarze tego modelu. Model LWB California Spider z 1960 roku zszedł za 9 780 tysięcy dolarów. Miał w pełni udokumentowaną historię, zaś od 1979 roku posiadał tylko jednego właściciela. O tak nieskazitelną historię trudno nawet w przypadku tradycyjnych, kosztujących ułamek tej ceny aut. Mercedes-Benz 540K luksusowy samochód osobowy, produkowany przez firmę Mercedes-Benz w latach 1936-1940, nosił oznaczenie wewnętrzne W24. Wyprodukowano łącznie 406 takich samochodów. Produkcję, podwozi, zakończono już w roku 1940. Powstałe wcześniej konstrukcje były wciąż karosowane. Ostatnia seria została zabudowana w 1944 roku. Najbardziej charakterystycznie, Charakterystyczną cechą nadwozia tego typu był miękko zawinięty kundołowi pojazd, pojazdu, na którym zamocowane było koło zapasowe oraz maleńkie, tylne lampy. Osiągał prędkość 170 km na godzinę. Mercedes-Benz von Krieger 540k Special Roadster z 1936 roku. Należał do 19-letniego Henninga, brata baronowej Giseli von Krieger. Rodzina wraz z autem uciekła do USA, a tam w 1959 roku zgarażowała pojazd. W 1989 roku pojazd przywrócono do stanu używalnego. W 2012 roku na aukcji osiągnął rekordową kwotę ponad 10 milionów 200 tysięcy euro. Ferrari 375 MM. Jest to auto włoskie firmy Ferrari wyprodukowane w przeznaczeniu wyścigowym. Łącznie wyprodukowano 48 egzemplarzy w w tym 10 sztuk 340 mm, 4 sztuki 340 375 mm, 36 sztuk 375 mm oraz jeden egzemplarz 375 mm przeznaczony do użytku na drogach publicznych. Auto zbudowano na życzenie stałego klienta marki, reżysera Roberto Rosselliniego, który chciał obdarować swoją żonę wyjątkowym prezentem. Model Ferrari 340 375 z 1953 roku jest wyjątkowy. Za jego kierownicą siadali tacy mistrzowie jak Mike Hawthorne, Alberto Ascari i Giuseppe Farina. Auto startowało m.in. w 24-godzinnym wyścigu Le Mans, 24-godzinnym wyścigu Spa oraz w 12-godzinnym wyścigu Pescara. Z kolei kolor samochodu jest odzwierciedleniem koloru oczu żony reżysera. Auto zostało sprzedane za 11 milionów euro. Rolls-Royce Sweptile Rolls-Royce to brytyjski producent samochodów. Prawo do znaku towarowego posiada firma BMW, która stała się właścicielem marki w 2003 roku. Rolls-Royce to duże, luksusowo wyposażone samochody z charakterystyczną statuetką Spirit of Ecstasy na masce. Są synonimem bogactwa i najwyższej klasy, często produkowane na indywidualne zamówienie najbogatszych klientów. Rolls-Royce, Sweptile. Uchodzi za współcześnie najdroższe auto. Jego wartość to 11 200 000 euro. Ferrari 250. Za projekt oraz produkcję auto odpowiadał sam Enzo Ferrari. Które dopilnował, aby pojazd miał wyścigowy charakter oraz niesamowite, jak na ówczesne czasy, osiągi. Auto startowało w wyścigach Le Mans, wygrało również całą serię mistrzostw samochodów sportowych w 1958 roku. Ferrari 250 Testarossa z 1957 roku zostało sprzedane za 14 220 000 euro. Ferrari 275 GTB. Samochód produkowany przez firmę Ferrari zaprezentowany podczas Paryskiego Salonu Samochodowego w 1964 roku. W całym okresie produkcji Staśm zeszło 5 wersji samochodu. Wersja Nart powstała w liczbie zaledwie 10 egzemplarzy i była dostępna tylko i wyłącznie u jednego amerykańskiego dealera. Sprzedany egzemplarz od nowości był w rękach jednego właściciela. Model z 1967 roku został sprzedany za 23 870 000 euro. Mercedes Benz W196R. Samochód Formuły 1 zaprojektowany przez Hansa, Schorenberga, Ludwiga, Krusa. I Hansa Gasmana. Brał udział w zawodach Formuły 1 w latach 1954-1955 i wygrał 9 z 12 wyścigów, w których wystartował. Auto z 1954 roku zadebiutowało na Grand Prix Francji w 1954 roku i na zawsze zmieniło postrzeganie samochodów wyścigowych. Po raz pierwszy w historii wykorzystano wtrysk paliwa, a także rozrząd. Desmodroniczny. Dokładnie ten model został sprzedany za 25 740 tysięcy euro. Ferrari 250 GTO. Samochód sportowy wyprodukowany przez włoską firmę Ferrari w małej serii w latach 60. XX wieku. Uznawany za jeden z najsłynniejszych modeli firmy i obecnie za najdroższy model tej marki. Oczywiście nie mówimy o konkretnym egzemplarzu, tylko mówimy ogólnie. Jak gdyby tak wyciągnąć średnią cen danego egzemplarza, no to faktycznie tutaj Ferrari 250 GTO będzie najdroższy, ale jeśli chodzi o pojedynczą sztukę, to trafia na. Drugie miejsce. Produkowany był w latach 1962-1964. Zasłynął w wielu wyścigach, gdzie głównym konkurentem był Aston Martin. 250 GTO powstało w liczbie 39 egzemplarzy, a jeden z nich został sprzedany za 27 860 000 euro. Ferrari 335 Sport. Paryski dom aukcyjny sprzedając auto za 32 miliony euro pobił rekord. Oferowane Ferrari stało się najdroższym samochodem w historii. Ten konkretny egzemplarz brał udział m.in. w 12-godzinnym wyścigu na torze Sebring na Florydzie, 24-godzinnym wyścigu Le Mans czy zawodach Kuba Grand Prix. Poza tym za kierownicę usiadały takie sławy jak Mike, Hawthorn, Wolfgang von Trips czy Sir Sterling Moss. Auto zostało wyprodukowane w 1957 roku. Jak wcześniej wspomniałem, zeszło za 32 miliony euro. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać o czym chcielibyście kolejną dyszkę, a staram się Waszymi komentarzami inspirować i w ostatnim czasie kilka takich filmów powstało opartych właśnie na Waszych komentarzach. Ponadto zapraszam Was na kanał Światowa Historia gdzie dziś poruszony został temat obozów koncentracyjnych, a dokładniej domów publicznych w tych obozach koncentracyjnych, historia, funkcjonowanie, rys historyczny. Zapraszam Was również na kanał Drama TV, gdzie możecie zobaczyć tematy powiązane ściśle z mediami. Zostawcie koniecznie łapkę w górę oraz komentarz i subskrypcję, ponieważ to niezwykle pozycjonuje kanał i jest to realna pomoc Waszej strony dla mnie.